Hej, witajcie w piątym. Tak, zawahałam się, ale chyba tak. W piątym dniu. Mam ochotę cały czas powiedzieć vlogmas, ale nie, to jest vlogowy październik z Szusz. Dzisiaj jest sobota. I jak to zwykle bywa w sobotę, biegamy po mieście, załatwiamy różne sprawy i załatwiamy was ze sobą. Zabieramy was ze sobą. I tradycyjnie pokażę wam, co mam na sobie. Okej, i dzisiaj na sobie mamy tak. Jeansy Diesla. Buty też Diesla, moje buciory, te, które przywiozłam z Włoch, z wakacji. Ten różowy sweter, który wam pokazywałam w holu i w lookbooku, który kupiłam w Piku. Nigdy nie pamiętam, jak ta marka się dokładnie nazywa, ale w każdym razie ona jest w Łodzi w manufakturze w Piku. Pod to mam taki top z krótkim rękawem z Vero Mody, który mam już sporo lat, dawno temu go kupiłam. I fajnie jest, taki luźny, akurat się nadaje właśnie takich stylizacji. I do tego mam torbę Pradę. I tak wygląda całość. Hej, to znowu ja. Siedzę w samochodzie, czekam na Tomka, bo poszedł do fryzjera. A ja siedzę i czekam, bo nie mam telefonu i nie moglibyśmy się później dogadać, jak się spotkać, bo nie wie, za ile skończył. A jeżeli chodzi o mojego iPhone'a, to przetrwał pranie w pralce, ale nie przeżył jednej imprezy. A że nowy iPhone wchodzi jakoś za tydzień, no to nie chcę teraz kupować szóstki, tylko kupię już sobie 6S. Dlatego chwilowo jestem bez telefonu, co Tomka oczywiście wkurza niemiłosiernie. Tak. Dobrze, że wzięłam zegarek, chociaż to wiem, która jest godzina. Ale powiem wam, że życie bez telefonu jest całkiem miłe. W pewnych sytuacjach jest ciężko, ale miło, jak nikt nie zawraca dupy. Tak. I chciałam wam podziękować jeszcze raz za wszystkie przemiłe komentarze, które zostawiacie pod vlogami. Jest mi naprawdę niesamowicie miło, że tak bardzo się cieszycie na vlogowy miesiąc. Mnie to trochę przeraża i powiem wam, że gdybym miała, tak jak są kanały vlogowe, gdzie ludzie, nie wiem, od 5 lat nagrywają codziennie. Nie, to nie. Jakiś miesiąc, raz na jakiś czas, ok, ale nie wyobrażam sobie tak, żeby codziennie to nagrywać, mimo że powiem wam, że to jest bardzo fajne i ostatnio o tym myślałam, że wiecie co, czasami ludzie mówią, że ojej, te vlogi to w ogóle, nie wiem, dzielicie się prywatnością i tak dalej, wiecie co, no nie wiem, tak jak patrzę na moich znajomych na Facebooku, którzy wrzucają zdjęcia dzieci, ślubu, zaręczyn i tak dalej, tak samo się dzielą przed ludźmi, niekoniecznie, umówmy się, no na Facebooku to nie jest tak, że wszyscy, każda osoba, którą masz w znajomych, to jest twój jakiś naprawdę bliski przyjaciel, bo umówmy się, tak nie jest. Więc myślę, że to jest magia naszych czasów. A myślałam o tym, że wiecie co, fajnie by było, gdyby na przykład kiedyś istniał YouTube i na przykład moja mama miała kanał na YouTubie i gdybym teraz mogła ją oglądać, jak była młoda, co mówiła, jak się ubierała, jak się malowała, co myślała, co robiła, nie wiem, gdyby na przykład vlogowała moje życie, chciałabym teraz zobaczyć takie filmy, jak byłam małym dzieckiem, co robiłam, jak się zachowywałam. Kurczę, to było super, naprawdę to było niesamowite i w ogóle świetne jest to, że właśnie rozwój technologii w tym momencie daje nam coś takiego. Oczywiście, że są ludzie, którzy narzekają i mówią, że to jest złe, ale to jest chyba takie marudzenie dla marudzenia. Po prostu takie mamy czasy i właśnie trzeba z tego korzystać, a nie... Wiadomo, że wiecie, wszystko z umiarem i wszystko z rozsądkiem i każdą technologię można wykorzystywać albo dobrze, albo źle, ale dla mnie to jest super. I jeszcze kolejna rzecz, która mi się nasuwa. Pytacie mnie często, czy mam Snapchata. Tak, mam konto na Snapchacie, ale takie do... założyłam, żeby oglądać ludzi innych. I powiem wam, że nie wkręciłam się jakoś bardzo w to. Oglądałam Snapchat, nie wiem, no na przykład takich osób jak Mafashion, która no nie ma vloga, nie można jakoś... Wiadomo, że na takim snapie to jest trochę takie vlogowanie i ludzie dzielą się bardziej jakimiś swoimi osobistymi przemyśleniami. Ale no wiadomo, że to ma kiepską jakość, tak, no bo to jest jednak nagrywane telefonem i w tych krótkich klipach. No i no jak wszędzie, no są, na YouTubie też są fajne kanały i nudne kanały i złe kanały. Tak samo na Snapchacie, no są ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia albo nie.
A czy ja założę Snapchata? Na razie chyba nie, bo po pierwsze, po to są vlogi. Nie wyobrażam sobie, że teraz jak jest miesiąc vlogowy, to jeszcze bym miała nagrywać snapy, bo to by było bez sensu. Po drugie, no tak właśnie YouTube, vlogi, filmy, Instagram, Facebook to zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu, a ja sama to wszystko robię. I gdybym jeszcze dodatkowo miała nagrywać, no wiecie co, ja też nie chcę, ja bardzo lubię swoje życie, tak? I jeżeli, nie wiem, jestem ze znajomymi albo nawet, nie wiem, gdzieś jesteśmy i tak dalej, no to wiecie co, ja nie chcę po prostu całej swojej uwagi i życia poświęcać na to, żeby nagrywać, tak? Tu vloga, tu zdjęcie na Instagram, tu jeszcze snapa. Po prostu za dużo tego wszystkiego. I uważam, że po prostu w momencie, kiedy nagrywam vlogi, to było podwajanie tej samej treści, bo to nie jest tak, że pokazywałabym wam coś innego, więc być może kiedyś wymyślę jakiś pomysł na siebie na Snapchacie i go założę, bo nie uważam, że to jest coś złego, czy nie wiem, nie disuję teraz, nie wiem, ludzi, którzy nagrywają na Snapie, tylko ja dla siebie po prostu nie widzę teraz jakiejś takiej sensownej konwencji, którą bym mogła dla siebie wykorzystać, dlatego na razie chyba nie będę miała Snapchatu, no bo tak jak mówię, no nie widzę sensu ani pomysłu na to. I też nie mam czasu i no nie. A tak jak czytam komentarze, ktoś mówi, że nie ma czasu oglądać vlogów, aby chciał snapy. No nie, słuchajcie, to też nie jest tak, że widzowie mi będą mówić, co ja mam robić i to ja decyduję i to ja wybieram formę przekazu, którą chcę się posługiwać i na razie to będą vlogi, tak? Jak ktoś nie ma czasu, no to trudno, no. No nie wiem, to, no po prostu fajne narzędzie, fajny jest ten Snapchat, ale ja nie widzę wykorzystania dla siebie w tym momencie i wolę jednak staromodne vlogi, gdzie ta jakość jest lepsza, gdzie można coś zmontować, coś można fajnie pokazać. Lew, gdzie jedziemy teraz? Głośniej powiedz. A jeszcze głośniej. Nie patrz, nawet nie patrz w tamtą stronę. Nie, no jutro przecież jedziemy. Tak. No mówię. No jeszcze dziękuję. Cieszysz się? Bardzo. Ej, ale po co tam jedziemy? Przekonasz się na miejscu. Po kebaba chciałeś. Myślę o tym. Skup się na kebabie. No. Szkoda, że tam pizzy jakiejś dobrej nie ma. Ej, ale poważnie. Chciał, żebym nagrał, jak się cieszy, że... Dobra. Jesteśmy. Źle przyzaczepiamy. Ja, kupmy to. No, ale jest ekstra. To pan ma głębszy kubeczek i się martwi. Ojejku, nie. To jest... Ale to jest... A to taki jest wrzucany. Kupmy to. No to też można wrzucić. Ale super. Lew. U nas można spróbować. Bo odbiorę kamerę. Ale super. No to oczywiście kamera. Może ten kubek trzeba do tego dołożyć. No, kupmy kubek. Mamy mało kubków. Taka ciekawostka, takie kawiarnie. Ja biorę chyba ten. Który? Jedna w Łodzi. Druga jest w. Zastanów się. Nie, poczytam etykiety, poczekaj. Poczytaj, no tak. Słoń w sklepie. Rób to, co normalnie robisz. Nie mogę teraz podprawić. W tym szalonym biegu. Musisz mnie przyłapać tak zaskoczenie. 15, 20 czy 30 minut, dlatego w całym szwecie to jest cały czas wydłuża. Naciągają na jakieś niedobre szwedzkie ciastka. No. Tutaj wersja pesto, tu teraz podamy wersję... Słoń w Ikei! Wow. Musimy iść na górę, bo tam są kosze na spodzie. Nie! Dobrze. Tylko nie na górę! Musimy się cofnąć. Matko! O, a tu jest jeszcze taki. O, no kupmy taki, taki też kupmy. Ten jest najfajniejszy. Tu wezmę to i to. Najsłupszy jest. Słoń, kupmy rondelek taki, czajnik. O, ale fajne rzeczy. Otwieracze do piwa. Ale tu mają dużo rzeczy. To cię więcej nie zabiorę, to się bardzo mieli. Ale... O, no, co? Co to jest?
kupmy to słonie, jest fajne. To jest do popsicles. Co to są popsicles? No takie lody mrożone. No kupmy do lodów mrożonych. Lew, oddech, oddech. No nie, ale to musimy mieć, słoń. Ale do czego to? Nie wiem do czego, ale jest super. No pokaż się, no. Durszlaki. O, młotek! Słoń, kupmy młotek! Jaki fajny młotek jest, zobacz. Co to jest? Tłuczek do mięsa, no. Co ci wygląda na tłuczek do mięsa? Przyszliśmy po zapaczacz do herbaty. W żadnym innym sklepie w Łodzi nie można kupić zapażacza, tylko trzeba kupić go w Ikei. A teraz idziemy po kosz na śmieci. Segregowany. Słońciu. O. Mhm. Słoń i lew zawsze razem? Myślałem, że chcesz... A, to będzie lewek. Co ty robisz? Pizza. Właśnie nie jadłem dawno. Już z tydzień będzie. Ty, no właśnie z tydzień nie jadłem, nie? Jak z tydzień? Nie przesadzaj. Co? Zaczekaj, ja ci uda grube zrobię. Ej, mieliśmy nie pokazywać mnie we vlogu. Ty ci jeszcze trójkąt zrobię. Z salami. Tadam! Okej, już wyszliśmy z Ikei. Chciałam na Piotrkowską coś zjeść. I coś tu chyba kręcą, jakiś film. Zaraz zobaczymy jakieś fajne, stare samochody. Idziemy tam na drugą stronę. Jakiś komentarz do Ikei? No to na lwa komentarz czekam. Ja tu nie jestem kompetentna, żeby komentować. No jak ci się udały zakupy? Bo ja to się cieszę, że już wyszedłem z tego labiryntu. Ja to normalnie mam... To wiesz co? Mam bardzo fajnych teściów, jak chodzę na obiad, to nie mam ściśniętego żołądka, ale to mi rekompensuje zakupy w Ikei, bo tak się stresuję, jak na jakimś obiedzie rodzinnym. Jak zamawiasz, jakieś ciśnienie. O! No i co? Samochodziki tylko stoją. Nie było to fascynujące, myślałam, coś ciekawsze. Tam idziemy? Tam? Dobra. Ale jak skomentuje? Co? Zakupy w Ikei? Super, bardzo udane. Cieszę się, że kupiliśmy kosz najbrzydszy na świecie. On nie mógł być ładny. Najważniejsze, ale zobacz, pokazuje. Jak kiedyś musieli się spakować w taki kuferek. No, ale ładny. Nierealny, nie? Co to jest? Samochód. Jezus, ale za marka. Ford? Samochód, widzicie? Tak to jest ze lwem rozmawiać. Wyglądają nasze rozmowy. Wyciskarkę do owoców fajną kupiliśmy, nie? Już ty przestań się nabijać, naprawdę. Masz takiego cudownego słonia. Po prostu ale powinieneś się, ma... się tak cieszyć, a ty o jedną Ikeę się uczepiłeś, ale jak rzepczego ogona. Nie zrobił tego labiryntu zła. Labirynt zła, to jest dobre. Nie, to jest labirynt zła. No. To jest dobry tytuł na vloga. Weszliśmy tam, mieliśmy iść tylko dołem na chwileczkę. No ale moja wina, że kosze były na górze. I wszystko dwa razy przeszliśmy.
IKEA szybki. Pudełko, kosz na śmieci, poduszka. To wszyscy wiemy, co to jest. Do wyciskania cytryny z takim tym. W końcu kupiłam do herbaty takie dwa, zobaczymy, które lepsze. To są te małe ręczniczki, których używam do twarzy. I dwie doniczki. Tak jest, lew? Jest, jeszcze. Zobaczcie, to jest król lew w krainie butów. Weź, dobrze? I wszystkie są potrzebne i żadnych nie można wyrzucić. O, to mam jeszcze. No, to te? Pokaż do kamery. No te są lepsze niż te polo. Te są lepsze niż te polo? No. A może je... No to wyrzuć. One też były niewygodne. Nie, te wygodne, tylko może je wypierzemy. No to daj mi, to je wypiorę. Zobaczymy, co się z nimi stanie, co? No to daj, to daj do prania. W ogóle jak masz jakieś do prania, to daj. Tak, żeby wyrzucić, ale ich nie wyrzucę. Jeszcze te bosy byś mógł wyrzucić. Które? Te. Które bosy? Te. Te? No. Słuchajcie, Tomek miał z 5 par takich butów. Wszystkie prawie identyczne, to już jest ostatnie. No właśnie, ostatnia nie została. Jakie identyczne? Przecież zupełnie inne. Tak, no. No zupełnie inne. To zupełnie inne. Przecież to wszystko te, to też inne. No ale to jest wszystko to samo, no. Strata tata, no taki akurat był krzyk Dobra. Mody, no. No to właśnie był krzyk mody. Już nie jest, już się rozstajemy z bucikami. Masz nowe. Więc zobaczcie to. Taki fiolet. Coś trochę jak satin taupe, taki brązowo-fioletowy cień. Mam nadzieję, że Was nie oślepiam tym lustrem.